Ja podbiję troszkę głos Poli, która mówiła o bezpiecznej szkole, ponieważ szkoła powinna być takim miejscem, w którym uczniowie i uczennice zdobywają wiedzę o świecie, uczą się współpracy, uczą się też szacunku do różnorodności. Ale zanim przejdę dalej, zdejmę okulary. I myślę sobie, że kluczowe, co tu powiedziała Pola, o tym, że szkoła powinna być bezpieczną przestrzenią dla wszystkich osób, które się w niej znajdują. To powinna być też taka przestrzeń, w której uczniowie i uczennice, chłopcy i dziewczyny mają równe szanse w zdobywaniu tej wiedzy i w zdobywaniu innych możliwości. Niestety perspektywa nominacji posła Czarka na ministra edukacji i nauki jest mocno niepokojąca. Wypowiedzi posła, który posługuje się dehumanizacją, dyskryminacją, pogardą, bezpośrednio uderza w uczniów i uczennice, którzy nie wpisują się w taki konserwatywny, klasyczny schemat świata. I według posła Czarka ten świat to świat, w którym kobiety nie powinny robić kariery, tylko powinny rodzić dzieci, ponieważ właśnie do tego, według posła Czarka, powołał je Bóg. Nasuwa się takie pytanie, czy w takim razie dziewczynki w ogóle powinny uczestniczyć w edukacji, skoro poseł Czarnek ma już dla nich konkretny plan. Ale wracając do wizji i planu posła Czarnka. Według niego w tej wizji to wyskoczliwi panowie w garniturach ustalają zasady, oczywiście pod płaszczykiem troski o dobro i wartości prawdziwej rodziny. To jest też świat, w którym jest zakaz mówienia o przemocy, a która tak naprawdę staje się podstawowym narzędziem komunikacji w relacjach. Ten świat to piekło kobiet. Kluczowe jest też to, że w obliczu zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej nominacja posła Czarka jest absolutnym zaprzeczeniem troski o dobro uczniów i uczennic. I w tej układance jest jeden element, który mógłby być takim hamulcowym elementem. To jest stanowisko rzecznika praw dziecka. To jest stanowisko, które mogłoby zatrzymać nadchodzące, niebezpieczne, haniebne decyzje przyszłego ministra edukacji i nauki. Tylko niestety rzecznik praw dziecka również nie stoi po stronie dzieci i młodzieży. Dziękuję.